przebywając w Asyżu, już po zakończeniu uroczystej mszy świętej z okazji 770. rocznicy kanonizacji świętego Stanisława, biskupa i męczennika, która miała miejsce właśnie 8 września, święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Asyżu, pragnę stąd zaprosić wszystkich na pielgrzymkę, do wzięcia udziału w pielgrzymce rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 17 września, więc już stosunkowo niedługo, gdzie będziemy pragnęli dziękować Panu Bogu za dar beatyfikacji kolejnych świadków wiary, rodziny Umrów. Oni w naszych czasach, nam bliskich, nam współczesnych, pokazali, co znaczy walczyć o ład moralny, co znaczy być świadkiem wiary, co znaczy zdać egzamin właśnie z wiary i próby charakteru. Okazali się niezłomni. I niewątpliwie ich trud niezłomności, ale także tej miłości, jaką żyli na co dzień, będzie okazją, by nie tylko dziękować Panu Bogu podczas tej pielgrzymki rodzin, ale także stawiać sobie pytanie o to, jak to wygląda w naszych rodzinach teraz, obecnie, i za ich przyczynę prosić Pana Boga, aby być świadkami świętości małżeństwa, świętości rodziny, świętości domowego Kościoła. Raz jeszcze wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do udziału w tej pielgrzymce.